Na świecie są rzeczy tak wielkie, że aż niewyobrażalne: na przykład głębia oceanu, wielkość kosmosu, temperatura słońca czy bezczelność Dariusza Orbańskiego, burmistrza miasta i gminy, murowana goślina. Wraz z moją żoną Magdą, która tak jak ja jest radną Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, ustaliliśmy, że wspomniany burmistrz wraz z kilkoma innymi urzędnikami w okresie od października do listopada wysłali niemal 3000 płatnych SMS-ów za kwotę blisko 8 tysięcy złotych. Tylko po to, aby jego pełnomocniczka, pani Alicja Kobus, mogła wygrać plebiscyt głosu wielkopolskiego na najbardziej wpływową wielkopolankę. Niektórzy na pewno nie uwierzą nam na słowo, więc przygotowaliśmy dowody. W ciągu ostatnich kilku dni razem z Magdą dotarliśmy do bardzo ciekawych faktur. Faktur za usługi telekomunikacyjne, które wam udostępnimy. I tak standardowa opłata miesięczna za abonament komórkowy dla wszystkich pracowników urzędu wynosi przeciętnie około 900 zł. Na miesiąc. Naszą szczególną uwagę zwróciły wartości wskazane w miesiącach od października do listopada i od listopada do grudnia 2020 roku, które były aż pięciokrotnie wyższe od pozostałych. Dokładnie za okres od 19 października do 18 listopada ich wartość wyniosła 4000 803 59 groszy, a za okres od 19 listopada do 18 grudnia 4798 zł i 70 groszy. Dwa miesiące rozliczeniowe kosztowały podatników 9602 zł i 29 groszy. Odpowiedź na pytanie, gdzie są te pieniądze, znajdziemy w załącznikach do faktur. I tak, moi mini państwo, po wstępnych wyliczeniach. Wyszło na jaw, że z czterech służbowych numerów telefonu w samym październiku i listopadzie wysłano prawie 3000 SMS-ów premium. Są to sms -y płatne i nie zawierają się w pakiecie abonamentowym. Żebyśmy byli dokładni, w październiku i listopadzie wysłano SMSy o wartości. Z numeru telefonu o końcówce 184 należącego do burmistrza Dariusza Urbańskiego wysłano aż 2227 SMS-ów. Za kwotę 2553 zł. i 48 groszy, z czego aż 968 to były SMS-y premium. Z numeru telefonu o końcówce 014 telefonu komórkowego do sekretariatu burmistrza wysłano za kwotę 2579 zł. i 31 groszy około 969 SMS-ów premium. Z numeru telefonu o końcówce 227, użytkowanego przez kierowcę i pracownika fizycznego urzędu, 913 SMS-ów za kwotę 2412 zł. A w samym listopadzie z numeru o końcówce 185 około 90 SMS-ów o wartości 254 zł. Numer ten użytkuje pan Krzysztof Oczkowski, zastępca burmistrza oraz sekretarz gminy. Łącznie panowie wysłali jakieś 2940 SMS-ów za około i 38 groszy. Prawie 8000 zł z pieniędzy publicznych. I tutaj muszę zaznaczyć, że to nie są dokładne dane, tylko orientacyjne. Nie mamy informacji, jakie dokładnie SMS-y zostały wysłane i o jakiej treści. Wiemy natomiast, że zostały wysłane za służbowych telefonów, które są opłacane z naszych podatków. Wiemy też, że zostały wysłane na numer 72355, numer, który służy do oddania głosu w plebiscycie Wpływowa Wielkopolanka, organizowanego przez Głos Wielkopolski i w którym to pierwsze miejsce zajęła pani Alicja Kobus. Nagrodami w plebiscycie były statuetka oraz tytuł Wpływowej Kobiety Wielkopolski, dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w ekskluzywnym ośrodku SPA, Prezentacja w książce 100 wpływowych kobiet i awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu. Pani Alicja Kobus, oprócz tego, że jest wieloletnią przewodniczącą gminy żydowskiej w Poznaniu, jest także zatrudniona w naszym urzędzie na stanowisku pełnomocnika do spraw kontaktów zewnętrznych. I według informacji, jakie otrzymaliśmy z urzędu jeszcze w ubiegłym roku, zarabia blisko 7 tysięcy zł miesięcznie, przy czym pracuje w trybie zadaniowym. A to oznacza. Że nie musi przychodzić do pracy jak zwykły pracownik. Pani Kobus w plebiscycie pokonała m.in. takie osoby jak pania, pani Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Poznań, oraz pani Ewa Zagrabczyńska, dyrektor poznańskiego zo, która zasłynęła historią z tygrysami. Podobna sytuacja miała miejsce również pod koniec 2018 roku, gdzie również zauważyliśmy zawyżone rachunki za usługi telekomunikacyjne. W tym okresie odbywał się plebiscyt na najlepszego burmistrza, w którym to pan burmistrz wielokrotnie się chwalił, że zajął wysokie trzecie miejsce. Przypomnę, że zorganizowany był on przed wyborami samorządowymi. Była to kwota dużo mniejsza, bo 570 zł, ale również przypisana do telefonu pana urbańskiego. Podsumowując. Przy użyciu służbowych telefonów za publiczne pieniądze zmanipulowano wynikami plebiscytu głosu Wielkopolskiego. Celem nie było dobro gminy i jej mieszkańców, ale oszukanie konkursu po to, aby popleczniczka pana burmistrza mogła się chwalić tym, jaka ona jest pływowa i pojechać sobie do ekskluzywnego spa. O aferze poczytacie zapewne także w dzisiejszym wydaniu Murowanej Prawdy, a dowody w postaci faktur zostaną przekazane do prokuratury. Bo w mojej opinii. Bez wątpliwości mamy do czynienia z przestępstwem. Przykro mi tylko, że w aferę zostali wmanipulowani dwaj pracownicy urzędu, ale sprawa musiała ujrzeć światło dzienne. Na koniec mam jeszcze parę słów do tych wszystkich, którzy tak wznośle mówią o potrzebie współpracy z panem burmistrzem w imię lepszego jutra. Mówię do jego radnych, do radka Szpota, który od tego roku ma być nowym zastępcą. Otwarcie wspierające burmistrza, legitymujecie tego typu działania. Swoją osobą wspieracie taką właśnie politykę. Mi też pan burmistrz proponował powrót do jego klubu, ale się nie zgodziłem. Dwa razy nie będę popełniał tego samego błędu. Byłem niewygodny, więc próbowano się mnie pozbyć z rady. Ale nie udało się, bo wygrałem w sądzie i w wyższych instancjach. A ostatnie zdanie. Kieruję bezpośrednio do pana Urbańskiego. Panie burmistrzu, oddasz co do złotówki. Nie wiem, czy to będziesz ty, to pani kobus, ale gwarantuję, że oddasz każdą złotówkę z tej sumy, bo my tej sprawy nie odpuścimy. To nie jest koniec. To jest dopiero początek.